członkowie rodzin, jakieś powiązania, dzisiejsze powiązania, a ludzie, którzy dzisiaj decydują o tym, czym się zajmować będzie CBA, czym się w ogóle będą zajmowały służby, a czym się nie będą zajmowały, są bezpośrednio zainteresowani powiązaniami. Nie sądzi pan, że sprawą spółki Srebrna i tym, co tam się dzieje, warto byłoby, żeby się CBA zainteresowało? Nie sądzę, dlatego mówię, bo nie ma korupcji. Ale mogę powiedzieć zdanie? Tak, pani zada pytanie, to ja też powiedziałem. Pan wie, że nie ma korupcji, a jeszcze nie wiem, czy to zostało zbadane. Jeśli stawiamy pytanie, jeśli pytamy o to, dlaczego jeden poseł decyduje o wszystkim, co się w tym państwie dzieje, już na pewno o wszystkim, co dzieje się w spółce Srebrna, i to nie są rzeczy za 5 zł, tylko za miliardy złotych, no, przeciwnie, to chyba warto by było o tym porozmawiać. Poseł Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że na przykład nie ma wpływu na zarząd spółki Srebrna i to mówi na tych taśmach, które publikuje Gazeta Wyborcza. A jednocześnie słyszymy, że bez posła Kaczyńskiego żadna decyzja nie zostanie podjęta. No to gdzie jest prawda? Ale w tej sprawie jest mediatorem. Mediuje, bo chce, żeby biznesmen nie wyszedł zupełnie z niczym. Czytam te zapisy w Gazecie Wyborczej. W dzisiejszym fragmencie można potwierdzenie jeszcze tego stwierdzenia uzyskać, że żadna decyzja, powtarzam, żadna decyzja bez obecności, bez zgody, bez wiedzy pana posła Kaczyńskiego nie zostaje podjęta. Mówię o tym w takim kontekście, kiedy on nie może tej decyzji podejmować, bo na przykład jest w szpitalu albo w jakiejkolwiek innej, z każdym papierkiem, z każdym dokumentem idą do posła Kaczyńskiego i ten poseł Kaczyński decyduje o tym, co się tam będzie działo, tak? Ale jak pani wie, partia polityczna ma prawo powołać fundację, a ta fundacja spółkę i celem, który wynika z tych taśm, które można przeczytać w Gazecie Wyborczej w tych odcinkach, no to jest to, że Jarosław Kaczyński chciałby powołać fundację, która upamiętni świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ważną postać w polskiej historii, tak? Do tego partie polityczne mają uprawnienia. Oczywiście. Jeżeli ta spółka, mówimy o spółce Srebrnej, obraca ogromnym majątkiem i czynić chce inwestycje, które będą opiewały na miliardy złotych, jeszcze na dodatek kredyt na te inwestycje jest brany z banku, na którym w zasadzie w pewnym sensie także pan poseł Kaczyński ma możliwość władania. No to już pani to naprawdę przesadza. Prezes Kaczyński ma wpływ na system bankowy? Pan pozwoli mi jakieś zdanie powiedzieć. Tak. Mianując osoby, które zajmują poszczególne stanowiska i są od niego w pewnym sensie uzależnione, ma na to wpływ. Więc jeśli pytamy służby o to, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, jeśli prosimy służby o to, żeby służby były uprzejme tematem się zająć, 6 czy 7 dni zawiadomienie leży w CBA i CBA o tym nie wie, albo nie chce wiedzieć, to znaczy, że mają z tym jakiś kłopot. I taki sam kłopot ma z tym Prawo i Sprawiedliwość, które raz próbuje bagatelizować sprawę i śmieje się tak, jak dzisiaj to w dosyć komiczny sposób pan premier mówi, że to naprawdę nic takiego i to jest laurka dla rządu i dla posła Kaczyńskiego, a jednocześnie poseł Kaczyński pozywa poszczególne osoby i żąda tego, żeby prostowano i żeby informacje, które zostały przez Gazetę Wyborczą podane, były zwrócił się konkretnie o sprostowanie prezes Kaczyński do wydawcy Gazety Wyborczej, także do posłów, którzy występują na konferencjach prasowych, więc zwraca się do wielu osób, wzywa ja nie słyszałam, że ktoś nazwał go oszustem. To Ryszard Petrunowo. Jeśli prosimy, żeby CBA się zajął tematem, to znaczy, że chcemy się dowiedzieć, jaka jest prawda i co naprawdę się dzieje. Ale nie może się zająć sprawą spółki służba, której szef ma jakieś powiązania z samą spółką. Czy pani dostrzega jakieś aspekty korupcyjne? Są odpowiednie służby, tak? A te służby nie podejmują żadnych działań. Ale pani zakłada z góry, że CBA nie przeanalizowało, ja zakładam, że przeanalizowało te taśmy, te wszystkie nagrania. No ja tego nie wiem, ponieważ zwróciliśmy je do CBA, CBA od 7 dni liczy jak zaklęte i nie podejmuje w ogóle tematu. A może pada sprawę w takim razie? Nie, bo dzisiaj, czy wczoraj, czy dzisiaj rzecznik CBA mówił, że on w ogóle nie wie, a to skoro rzecznik nie wie, to nasz poseł będzie mówił o tym, że prosiliśmy ich w biurze, leży w zamianie Mielasza, aby sprawdzić sprawę. Więc pan jest tutaj...
na to się pomoże. Ale nie do końca są, że rzecznik nie robią, bo od 7 dni dziś na konferencji prasowej rzecznik CBA mówi, że nic o tym nie wie i w ogóle o tym rozmawiać nie chce. Służby są od tego, żeby się zajmowały tym, żeby w tym kraju było bezpiecznie i żeby w tym kraju było uczciwie. Natomiast tego one same są powiązane ze spółkami, których uczciwość mają badać. Tak, przez różnego rodzaju komisje rodzinne, nie tylko rodzinne. No to mamy wątpliwości. Dlatego prosimy o to, żeby służby sprawdziły, to słuchacze na pewno już tego nie wiedzą. A ja próbuję panu odpowiedzieć na pytanie, że żeby to naprawdę było jasne i przejrzyste, to powinno być jasne i przejrzyste, a nie powinno być żadnych komisji rodzinnych. Chyba stąd się pan wyszedł. Posłam Marcina Kierwińskiego, który dzisiaj też informuje, że zwrócimy się do premiera o zdymisjonowanie pana Kazimierza Kujdy, czyli szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To są też dzisiejsze materiały Gazety Wyborczej. I tam jest taki dialog, gdzie ten austriacki biznesmen, można domniemywać, proponuje jakąś korzyść majątkową, jakąś, no w każdym razie mówi, mogę panu zaproponować nawet coś dla pana osobiście. Pan Kujda mówi, nie dziękuję stanowczo, to dla pana. Nie, absolutnie nie dziękuję, nie jestem w całkiem dobrej, sytuacji. No wyraźna odmowa. No ale w innym fragmencie tego samego wywiadu, w tym samym miejscu publikowano go dzisiaj także. Pan Kujda mówi, jestem po pańskiej stronie, moja żona także. Każdy, proszę pana, czyta to, co chce czytać. A ja uważam, że od tego są służby. Żeby tymi sprawami się zajęły i powinny się zajmować w takiej sytuacji, kiedy są absolutnie same niezainteresowane, więc nie mają żadnych związków ze spółką, które badają. A dlaczego urzędnicy Anny Kaczyńskiej-Waltz nie wydawali warunków zabudowy dla tych inwestycji? Chciałam podać, że urzędników Anny Kaczyńskiej-Waltz, proszę pana, po pierwsze urzędnicy trzymają się określonych przepisów. Jeśli się nie trzymają, to odpowiadają karnie i tym nie robią. Po drugie, pan doskonale wie, że pan doskonale wie o tym, że pan prezes Kaczyński, pan poseł Kaczyński wiedział doskonale, że nie ma możliwości dodania warunków zabudowy na tę inwestycję. W związku z tym liczył, że wyda sobie takie warunki albo otrzyma te warunki zabudowy tylko wtedy, kiedy ma przejmowadę. Proszę mi wypowiedzieć zdanie. Widzę kontakty medyczne z pańskiej strony i naprawdę słucha tam utrudnia wysłuchanie naszych wypowiedzi. Jeszcze raz panu powtórzę. Pan poseł Kaczyński wyraźnie na taśmach mówi, że dopiero wtedy, kiedy przejmie władzę, wtedy będzie mógł, oczywiście za pośrednictwem, uzyskać warunki zabudowy takie, jakie go interesują. Więc sam pan widzi, że nie można tego zrobić drogą prawną, potrzebne jest tylko to, żeby samemu to zrobić. Że z powodem jest to, że z powodów politycznych urzędnicy Hanny Kaczyńskiej-Waltz nie chcą wydać warunków zabudowy i też nie przedstawiają planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Wola od kilkunastu lat, ale także dla innych dzielnic. To jest niezrozumiałe chociażby dla mieszkańcy Warszawy. No i myślę, że mieszkańcy Warszawy zrozumieli, gdyby wiedzieli, że wobec tej działki, o której rozmawiamy, o działki, na której stoi, czy nazywa się Srebrna, tak? Że tam są jeszcze jakieś... Jak można brać ludziom mieszkanie, zabierać mieszkanie? Wydawać jakieś decyzje. A pan poseł Kaczyński uważa, że będzie mógł to zrobić tylko wtedy, kiedy sam będzie miał na to wpływ. Czy Włodzimierz Cimoszewicz, jak mówił Marek Belka, i na przykład Gawin Szwarcowicz znajdą się na listach koalicji europejskiej? Tego nie wiem. Dobra, jeśli będą mieli taką ochotę, jeśli koalicja uzna, że to jest dobre, to będą na tych listach, jeśli nie będą aspirowali do tych listy, to nic nie znajdą. To są postaci, które mają w naszym społeczeństwie u wielu wyborców taki autorytet, który potrafi pokazać, że są osobami, dla których obecność Polski w Unii Europejskiej jest naprawdę bardzo ważna. Jeśli oni są, jeśli oni do tej koalicji przystępują, jeśli środowiska, które oni reprezentują, są zainteresowane taką koalicją, to dla nas tylko lepiej. Sam pan doskonale wie, że tylko zjednoczona opozycja ma szansę na to, żeby faktycznie decydować o obecności Polski w Unii Europejskiej.
czyli jeżeli wyrażą zainteresowanie startem, to takie na takim stanowisku, tak jak pani powiedziała. Pan, myślę, że jeżeli przystępowali do koalicji europejskiej, to po pierwsze dali swój własny autorytet na wsparcie tej koalicji europejskiej. Nie mam pojęcia, jakie są rozmowy dotyczące tego, kto na tych listach będzie, czy oni osobiście są zainteresowani, czy nie. Myślę, że dla wyborców to jest sprawa drugorzędna. Pierwsza rzecz jest taka, że każdy z tych panów popiera koalicję europejską. Sam złożył pod nią podpis. To są ważne osoby, to są premierzy rządów, to są ministrowie spraw zagranicznych, to są ludzie, którzy znają Europę, wiedzą doskonale, ale wie pan, margines marginesem. Ja chcę panu powiedzieć, że jeśli pan mówi o marginesie życia politycznego wobec osób, które mają ogromny wpływ na to, jak rozwijała się Polska, jakie zawierała sojusze, gdzie się znajdowała, jaką pełniła rolę w Unii Europejskiej, to trochę to pan lekceważy. Ja bym powiedziała, że możemy powiedzieć, że oni są dzisiaj może troszkę mniej aktywni, chociaż co do tego też to jest sprawa dyskusji, no bo są aktywni osobami, ale z całą pewnością mają ogromny autorytet dla bardzo wielu wyborców. Tylko chodzi mi o to, że może to być zaniepokojenie wśród tych eurodeputowanych, na przykład Platformy Obywatelskiej, którzy będą musieli się posunąć, żeby zrobić miejsce na przykład dla Leszka Minera, Włodzimierza Cimoszewicza czy Marka. No proszę się nie martwić, listy są naprawdę bardzo obszerne i każdy się na tym pod warunkiem, że jego poglądy są proeuropejskie. Jeśli są poglądami proeuropejskimi, to wiemy, jak bardzo jest to ważne dzisiaj, żebyśmy naprawdę mogli dać taką reprezentację, która będzie walczyła o to, żeby Polska nie była na marginesie Unii Europejskiej, tylko żeby była w centrum Unii Europejskiej. Ale Wiosna nie chce być częścią koalicji europejskiej, to was wyraźnie martwi na przykład prezydenta Trzaskowskiego. Wiosna, mówi pan o Stowarzyszeniu Szlachetna Paczka, Stowarzyszenie Wiosna. No, ale to jest pytanie, czy to nie jest plagiat nazwy, to już jest pytanie do tego stowarzyszenia, ale pozostawiam żarty na boku, bo już żarty żartami, natomiast no, pole liczycie, żeby była w tej koalicji partia. Ja uważam, że wszyscy ci, którzy uważają, że proeuropejskość jest istotna, że to miejsce Polski w Unii Europejskiej jest ważne, powinni się zjednoczyć. Być może na Roberta Biedronia przyjdzie taki moment, kiedy on zdecyduje, że to jest dla niego ważne i zrozumie, że będąc poza, jak zrozumie, że będąc poza, dodaje tylko głosy PiS-owi, to być może sam zdecyduje, że do wspólnego ruchu, do wspólnej koalicji dołączy. Zobaczymy, czas pokaże. Są jakąś szczególną grupą? Nie. Nie, ktokolwiek w Polsce
otrzymuje takie groźby, powinien zostać być chroniony. To jest absolutnie, przede wszystkim powinna się tym zająć policja i prokuratura. I ja sądzę, że to jest pierwsza rzecz. Rzecznik praw obywatelskich zapewne też, ale przede wszystkim policja i prokuratura. Chciałabym także, żeby dziennikarze Telewizji Polskiej rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Usunął występ Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Debata dnia. A w debacie spotkanie pokoleń i osobowości i różnych spojrzeń światopoglądowych. Zacznę zatem od Adama Borowskiego, działacz opozycji antydemokratycznej, prodemokratycznej, antykomunistycznej. Gazeta Polska, dzisiejsza jego klubu warszawskiego. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu. I po prawej z mojej stronie nominowany się Janusz Szwertner, gwiazda Onet.pl. Kłaniam się. Dzień dobry, dziękuję za to wprowadzenie. Chciałem powiedzieć, że jestem niejako trochę skrępowany, bo siedzę z człowiekiem, który legał na opozycji demokratycznej w czasie PRL-u i zaczął Pana tego, co nas różni, ale łączy przynajmniej mnie, jak się z Panem moim szanownym interlokutorem, przyjął wielki szacunek do tego, co zrobił w swoim życiu. I daj Boże, że starczyło mi 27% tej odwagi przy 89 roku. Tego Panu życzymy. Bardzo się cieszę, że Panowie się spotkaliście tutaj z Polskiego Radio 24. To może wbrew rzeczom najistotniejszym, jak słyszeliście dzisiaj tą debatę, która rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim, w tej samej sali, w sali kolumnowej, dawniej Pałacu Namiestnikowskim, Rady Ministrów, właśnie z młodymi ludźmi, którą zainicjował prezydent Andrzej Duda, wokół rocznicy sprowadzenia w Polsce obrad okrągłego stołu. To jak Panowie patrzycie, i tutaj Pan Borowski mi wybaczy, ale właśnie zapytam człowieka, który urodził się już 3 lata później, to tak, słyszałem, to prawda. Weszliśmy do studia i sam Pan zainicjował tą rozmowę? To prawda, to jestem człowiekiem urodzonym w wolnej Polsce, właśnie dzięki takim osobom, które dzisiaj stoją po różnych stronach barykady. Ja też przed naszym wejściem mówiłem, że w zasadzie największą, to nie jest pretensja, bo jak można mieć pretensje do osób, które zrobiły tak dużo dla polskiej wolności, ale ja tak z punktu widzenia osoby trochę z innej generacji zawsze to postrzegałem. To jest po co, zresztą mówiłem to wielu osobom, mówiłem to na przykład Stefanowi. Dziękujemy, pozdrowienia. Jesteśmy wszyscy razem. Że ja strasznie żałuję, że to dzisiaj tak wygląda. To znaczy, jak wygląda, że te kłótnie pomiędzy jednym obozem, w zasadzie jedną rodziną, są tak ukierzone, nawet jak zobaczymy na bieżącą scenę polityczną, czyli Platforma Obywatelska i PiS, to jest jeden korek. To jest w zasadzie jedna rodzina solidarnościowa. Mówicie, że największe kłótnie są w rodzinie. I to jest okej, ale pewnie tak to jest. W 80. roku zgoda, no bo w sumie co czwarty Polak, 10 milionów Polaków wziął udział w tej wielkiej rewolucji bezkrwawej, to zgoda. No ale jednak w 89. roku pojawia się ten pamiętny tekst Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier, w którym jest pokazany prosty podział. No, należy część, konstruktywną część opozycji połączyć z reformatorskim skrzydłem partii, czytaj wykluczyć tych pozostałych. Znaczy, no oczywiście, no, to, że się zaczęły podziały, to jest oczywiste, bo właśnie dzisiaj mamy tego efekt, te podziały się zaczęły bardzo szybko. Jeśli już tak rozmawiam, dzisiaj sobie mam nadzieję, z takim lekkim oddechem i dystansem, no to znowu, ja powiem jako osoba z innej generacji, nie wypełniając wieku, Boże, ale jak ja sobie myślę i patrzę na polską historię, że te kłótnie między tymi zasłużonymi ludźmi, te nieumiejętności, niestety to, że trochę się Państwo nie odnaleźliście.